Cześć, witamy was w kolejnym odcinku z Terrarii. Ze mną jest dalej Tomek. Jestem. Giniemy w krainie masakry, a dzisiaj mamy zacny plan pokonania pierwszego z bossów. Tak, mam nadzieję, że to wyjdzie. No ja też. Ogólnie jest tak, że do przywołania tego bossa potrzebujemy 5 fioletowych grzybków, 10 takich zgniłych mięs, z tych kleszczy, jak to Tomek ich je nazywa, to są Soul Eatersy. Tak. Tak. Te mięsa już mamy, brakuje nam jednego grzybka i liczymy, że jak pójdziemy teraz na miejsce, gdzie się spawnuje tego bossa, to ten grzybek tam będzie. Będzie, musi być. Musi być. Musi. Dobra, lecimy. Czekaj, te wszystkie gwiazdki zbierasz. A tak, przepraszam, bo ogólnie jest tak, bo jesteście pewnie zdziwieni, ale nasz domek się rozbudował. Tak, razem to potem może tak. Pokażemy jeszcze. Mhm. Razem z Tomkiem uznaliśmy, że nie warto próżnować i nie warto was zanudzać wszystkim na nagraniu. Dlatego uznaliśmy, że część rzeczy będziemy robić poza nagraniami, a z większości rzeczy będą live'y. Tak. Zresztą był ostatnio live, z tego jak żeśmy lamili w kopalni. Trochę oj, rzeczy... Było. Trochę rzeczy mamy więcej. Mamy nowe przedmioty, nowe zbroje. Ja na przykład... Mam czapkę. Dokładnie, masz czapeczkę, ja mam też czapeczkę. Mamy prawie pełne zbroje już. Mam nowy mieczek, mam Ice Blade'a, który jest na manę tutaj na tej niebieskiej gwiazdki. Mam pierd chaosu. Tak, dałem Tomkowi pierd chaosu, bo mu znalazłem. A sam mam szybkie buty. I mogę pierdzić butami teraz. O! Oko! I pewnie to... zauważyliście, że rozwinęło nam się życie. Ja mam na przykład już 280. Tomek, ty masz 200? 60? 260. Ja znalazłem jedno serduszko więcej. Dlatego, że spędziliśmy bardzo dużo czasu właśnie w kopalniach. Dokładnie. Tum, tum, tum. Boże, denerwuję się, czy ten grzybek tam będzie? Ja mam nadzieję, a przy okazji jeszcze oświetlam drogę. O, bardzo dobrze, dobry pomysł. To też tak późno, a nie jak ginąłem tutaj 50. któryś raz. No nie? Bo ogólnie było tak, jak zbieraliśmy te grzybki, to wszystko, to tutaj na pustyni była burza piaskowa, a burza piaskowa jest dosyć trudnym eventem jak na początek gry. Bardzo długo trwała. Dokładnie. Dlatego... Aha, nie mam pochodni, czekaj. Mhm. Dlatego nie warto było przychodzić to zbyt często. Bo nie miało to w najzwyczajniej świecie sensu. Gdzie jesteś? Spadam do dziurki, czekaj. No to nie spadaj. Mam zwykłego grzyba, ale nie tego, nie fioletowego. To źle brzmi, że masz zwykłego grzyba. Mój grzyb jest niezwykły. Chodź. O, pierwszy. Idę, już nie mam pochodni. Ja jeszcze mam. Tutaj słoneczniki nam oświetlają, bo ogólnie... To jest dziwne, ale słoneczniki w tej grze świecą. No dobrze. Dobra, chwila prawdy. Tutaj grzyba nie widzę, bo grzyb rośnie tylko na tej fioletowej trawie. Czekaj, oko. Sio. Ta muzyczka jest fajna. Ale czekaj, ta trawa też idzie w tym tunelu, tu nie będzie nic? No właśnie, nie ma. No dobra. Proszę, żeby ten grzyb tam był. Ja najbardziej czego nie lubię, to tych oczu. Ja tak samo. A czy te kleszcze? Nie, te... Nie, tych... oko. Wiem. Oczko jest dziwne. Grzybek, no błagam, proszę. Jest grzybek! Mamy grzyba! Tak! Mamy 5 grzybków, o Jezu, jak dobrze, kamień serca. Dobra. Teraz jaki jest haczyk? Haczyk jest w tym, że żeby zespawnować tego bossa, trzeba go skraftować w kociołku, który występuje na dole, w środku tam na... Zabiłem. Dobra. Chodź. No to idę za tobą. Mamy zejście tam na dół. Ono nie jest tu, ono jest tu po linie. Chodź. Żeby zjechać po linie, najpierw trzymasz... Tak, to już wiem, strzałkę do góry, no. Oj, Tomek, ty zrobiłeś ten. Fajnie! Co się stało? Znaczy tobie? Nie mi? Mi nic, ale slimy spadają z nieba, dostaliśmy komunikat. Aha, to ja właśnie
Odradzam się. Aaa, one latają, no, lecą, spadają. No właśnie tak. To mu się tu czekam na ciebie. Mhm. Dobra, to w takim razie ja tutaj skraftuję nam tego bossa. Mhm. Jakby można. A czemu nie można? Czemu nie można? Nie, co? Nie strasz. Ja nie straszę, ale nie można. Żebym tylko wiedział dlaczego. Na pewno masz wszystko? Mam wszystko. Dobra, no poradzimy się. Te rawiki, jak zawsze. Dobra, jestem już na pustyni. Dobra, zaraz sprawdzimy. Tej buch, receptura się zmieniła. Nie, no to raczej chyba nie, tylko wydawało mi się, że jego się kraftuje tutaj. Najlepsze będzie, że nie będą potrzebne te grzyby. Aha, dobra, nie, są potrzebne te grzyby. Tylko, że ja Jesus, muszę zrobić z tego, z tych grzybków proszek. Nie może, musisz się wrócić do domu. Muszę. I nie chcę cię martwić, ale brakuje nam jeszcze jednego grzybka. Ja idę szukać grzyba. Jezu, jakie fatum. Straszne. Nie, po prostu, po pierwsze, ja grałem przez długi czas w Terrarię na PlayStation, a na PlayStation jest to troszeczkę, odrobinkę inaczej. O, slimy spadają. To nie jest wesoły festiwal, nie jest wesoły event. Nie, to nie jest wesołe. Czy kleszcze? I nie wiem przypadkiem Tomuś, czy podczas spadania slima z nieba nie przychodzi król slimów. What? Nie powiem, czy będziesz miał niespodziankę. Tomek, zabrzmiało to bynajmniej dziwnie, zwłaszcza jeszcze powiedziałeś wcześniej dziurka. Naprawdę to zabrzmiało bynajmniej dziwnie. To sprawdź tam, nie ma tego grzyba, ja czekam w domu. Nie ma, ale tu jest chyba jego zaczątek. Bo jest taki taka mała kropeczka jest, trzeba poczekać. No dobrze. Na razie się będziemy bić ze slajmami. No dobra, to idę w twoim kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Ej, ich tu jest mnóstwo. Niech oni przestaną padać. I właśnie, zapomniałem, że żeby zrobić ten proszek, potrzebujemy stoliczka z buteleczką. Buteleczkę ogarniemy, bo to ze szkła. A Tomek, dużo piasku zebrałeś, prawda? Tak. To zróbmy w ten sposób, że ja idę, zrobię ten jakby statyw, znaczy może to nie jest statyw alchemiczny, statyw alchemiczny to jest zupełnie co innego. Idę zrobić. A ja będę grzybka pilnować. Tak, a ty idziesz pilnować grzybka i zobaczysz go, on jest na samym końcu, to jest taka biała kropka jakby. I nie zbijasz go, dopóki on nie urośnie. Slajmy padają z nieba. Dobra, jestem już na pustyni. Mhm. W blokach jest piasek, no tak. Ogólnie, właśnie, ja pokażę, bo ty już pewnie pokazałeś, bo byłeś w domku. Nie, no jak zaczynaliśmy tylko. Aha, okej. Nie, bo teraz jestem w domku, to mogę pokazać, jak nasz domek wygląda. No dobrze, to ja potem pokażę. O. Tak oto się prezentuje. Ile slajmów jest na dachu? Dobra. Jezuniu, sio! Potrzebuję szkła. Pyk, 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 pyk. Załóżmy 5. 5 wystarczy na butelkę? Wystarczy. Ja nie wiem, co to do mnie mówić, ale myślę, że starczy. Czy
5 szkła wystarczy na zrobienie buteleczki. Wystarczyło. Dobra, i teraz tak. Buteleczkę stawiamy na stoliczku do... na crafting table'u. Na workbenchu. Dobra, i teraz mamy tak, że... Tak, jest wild powder. I mamy tego wild powdera 25. Wild powder, czyli to jest taki... proszek, który jak się wysypie, to zamienia zieloną trawę, cokolwiek co jest pozytywny, na pozytywnym biomie, zamienia w ten negatywny. Okej. Okay. Mam grzyba, mam grzyba. Masz grzybka? Teleportuj się. Brawo Tomuś, brawo Tomuś! Tomek saving the episode. Hashtag Tomek saves the episode. Trochę dziwnie to cieszyć, że się ma grzyba, ale... No przepraszam, jesteś facetem, no nie cieszysz się, że ma grzyba? Be proud, Boże, be proud to be a man. I więcej slime'ów nie mogłeś zaprosić do domu? A zobaczysz ile ich jest na dachu. Tak, większość spada do mnie. Czekaj, idę coś pomóc. O, idą. Wszystkie za jak się rzuciły, ha? Dobra, chodź. No i gdzie ty masz na dachu? Czekaj, bo to nie Kaufland. O. Kaufland. Boże, czemu robimy reklamę? Chodź. Tu masz, wciśnij E. Nie, Escape, przepraszam, crafting. No. I masz taki woreczek. Taki fioletowy woreczek będziesz miał. Masz? A, tak, no. No i to zrób go. No i jesteśmy ready. No to co, idziemy, tak? Idziemy. Huh. Ku chwale krainy masakry. Dobra, zamykamy. No to... A, ja zamknąłem, to otworzyłeś. Wiem. Biegniemy. Dobra. Hej hop, ha. Dobra. Ładnie wyglądają, jak to one spadają z nieba, nie? Tak, może ładniej wyglądają, ale nie jest to przyjemne. No nie. Tym bardziej, jak się nie biega szybko, ani nie masz takiego długiego miecza. No ja mam długi miecz, na co ja ci poradzę? Mam długiego grzyba. Czemu monety te z ziemi, matko, z nieba lecą? Jak? Nie, monety nie lecą z nieba. No przed chwilą widziałem. Nie. Widocznie coś w powietrzu zrobiłeś. Slime'a możliwe. A no tak, bo ty masz te do góry co lecą. No, ja miotam tymi kuleczkami. To nie są kuleczki gejszy. Mhm. No nie. No. No patrz, to będzie na wylot po prostu przy... No, wiesz co. Dobra. Nie chcę wiedzieć. No i bardzo dobrze. Dobra. Czekaj na mnie, czekaj. Tylko taki tyci kawałek został. Dobra, idę. Znaczy czekam. Chodź. Dawaj. Dawaj. No. Dobra, hono. Idę. Hej. Jezus, kraina masakry tutaj naprawdę teraz pasuje. No, mówiłem, że będzie pasować ta nazwa. To jest niby, wiesz, taka utopia. Utopia, a tutaj tak naprawdę dzieją się takie rzeczy, że o matko. Pamiętasz, żeby się przytrzymać strzałką do góry? O, przestał. Pamiętam. O. Jezus, dobra. I teraz po platformach moich. Tak. I teraz uwaga, tworzę. Jest boss. Ja nie mam pochodni. Ja mam, ale nam są niepotrzebne. To już jest oświetlone. Tak ciemno. No, co mnie tu bije? Slime. No dobra. Jesteś gotowy? No aż sobie poświetlam bardziej, no. Na pewno? Nie, ale dajesz. Dobra, zobaczymy czy widzowie są gotowi. Dobra. Uwaga. Co? Jezus Maria, co to jest? To jest długie, oła.
Stań sobie na tym wyżej. Ja pierniczę. I chodź, musimy go uderzać w ten sposób. To jest bardzo dużo tych po prostu tych iterów. Ja mam krótki mieczyk. Dajesz. Dobrze, nie, dobrze. Jezus, zakleszczył mnie. Pamiętaj, Tomuś, że masz ten. No, potkę, ja nie wiem, czy zdąży ją użyć. Dajesz ją teraz, jeśli już potrzebujesz. No, bo ja mam 56. No to bierz ją. Czekaj. Bierz potkę. Ja muszę wejść w eku. No to nie, trzeba było sobie wziąć... Tomek! Piotrek! Tomek, trzeba było ją wziąć sobie na szybki ten. Na górę. Czekaj, ja dam radę. Zabierz tylko powietrze. Nie wykopiesz tutaj sobie powietrza, bo tego materiału się... Uźba. Ty, ja stąd nie wypłynę. To, wiesz... Dobra. Pokonany. Bierz lustro. W takim razie jeśli... No! Tomek! Boże, co za lama! Ej, no bo już się windowałem. Zusie. Nie wierzę w niego. Co, do ciebie iść, czy co? Nie, ja już się wracam. Nic więcej to nie potrzebujemy. Ja nie mogę, ja zamiast na wziąć ciebie. Sobie na to, na górę sobie wziąć tą potkę, to se schował w eku. No tu ją mam. Nie wierzę po prostu. Wiesz? Ej, no bo mi ją dałeś, no i tak no sobie ją zostawi. Gdzie jest to? Aaa, idź pan. Nie wierzę po prostu w ciebie. Chodź, zaraz ci pokażę, co dostaliśmy. Dostaliśmy super nowy materiał. Wyrzucę. Co z niego będzie można zrobić? Nowe zbroje, hełmy, wszystko. Znaczy ten, ja, rzeczy. To ja poproszę. Proszę bardzo. Chcesz maskę? O, taką? Już mi maskę chcę dać. Chcesz? No daj. Masz. Zobacz, ma będę wyglądać. To jest materiał na nie pamiętam co. A to co, że jest... maska jest lepsza od tego? Bo nie ma znaczenia. Nie, patrz. To jest taka ruda. No, weź to. Pokaż widzom. To. Już. To jest taka ruda, która jest sporo lepsza od tych, które mamy teraz. Jest naprawdę sporo lepsza. Także z tego co jest to 43, tak? I jak zauważyłeś, ten boss nie był trudny, bo przeżyliśmy, ja przeżyłem na spokojnie, ty też byś przeżył. Gdybyś, nie zauważyłem. Gdybyś miał tą potkę. Ciołku. No. No. Więc. Tego bossa będziemy ubijać jeszcze raz, prawdopodobnie na live. Na live? Na live. Prawdopodobnie live z Terrarii będzie po czwartku, czyli pewnie w sobotę. Tomek, Tak. Bo mnie w te najbliższe dni nie ma. Ci, którzy śledzą moje media społecznościowe, to wiedzą, gdzie będę. No, także będziemy ubijać tego bossa jeszcze raz, bo potrzebujemy więcej tego materiału. Tak. Poczekaj, ja sobie też do piwnicy tego pokazać. Dobrze. Gdzie ty idziesz? Na dół jeszcze. Znaczy do kopalni, nie do piwnicy. A, dobra. Ja ten materiał zostawię na górze. Dobrze. Nie wiem, czy przerobić go już na sztabki, czy nie? Ja rób. Dobra, okej. Okay. Tutaj zrobiliśmy jeden taki główny tunel. Tutaj wszystko już mam pozwiedzane dookoła. Dokładnie. Zielony grzyb przyda się na coś? Zielony co? Grzyb, zielony. A zawsze się na coś przyda. Tutaj wszystko się przydaje. Aha, tego się nie da wybierać. A jest, dobra. Dobra, mamy 47 sztabek demonitu. Demonit jest naprawdę dobrym, jak na nasze czasy teraz jest dobrym materiałem. Na nasze czasy? Tak. Dobrym tworzywem jest. Dobra, lecę do ciebie. Dobrze. Chcesz zobaczyć, gdzie ty jesteś. Już jestem całkowicie gdzieś, skręciłem sobie. I znowu się utopię. A, czemu ja się nie widzę na mapce? A, ja widzę! Ogólnego... A nie w tą stronę poszedłeś, Tomek. Wiem właśnie. Tak, tak wygląda nasza sieć kopalni. Trochę żeśmy pochodzili, trochę żeśmy pozbierali. No dlatego mamy te buty, mamy chmurki w tyłkach, mamy serduszka. No. Tak.
Trochę tego troszeczkę jest. Godzin spędzonych. Dokładnie, nie będę się windować. Robię lusterko. No to ja też robię lusterko. Chodź. No i co? Myślę, że będziemy kończyć chyba, nie? Taki był zamysł tego odcinka. Wykonaliśmy, co trzeba było. A, i właśnie, jeszcze jedno. Po tym, że zabiliśmy tego bossa, wprowadzi się do nas NPC. Tylko, że musimy przygotować do niego pokój. O, to to można lepiej zrobimy. No właśnie. Tak właśnie ci chciałem zaproponować. Dlatego w najbliższym czasie będziemy robić live'a. A ile ogólnie takich NPC-ów można mieć? NPC-ów w grze? No. Ojejku, NPC-ów w grze jest około 30 chyba. O, to ja na live jeszcze domek rozbuduję. No, będzie trzeba go rozbudować sporo. I każdy NPC musi mieć swój pokój ze stołem i z książką. Z krzesłem. Z książką. Książki też no może mieć w sumie. To jak woli. No to co, chyba wszystko, żeśmy pokazali na dzisiaj. Według planu tak. Tak, jeszcze tylko wam powiemy, że... Znaczy ja wam powiem, że znalazłem pewną rzecz tu. Tak. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Na mapce pokazuję. Którą pokażemy wam dopiero później. Jeszcze nie czas na to. A coś pokazał? Dungeon. Które? Nie byłeś tam jeszcze. Aha. Bo ja się zagadam. To wy już wiecie, ja nie wiecie, ja muszę oglądać odcinek u Piotrka. Dokładnie. No. I zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i zostawić komentarz jak zawsze. U mnie też, żeby nie było. Dokładnie, ale to mówię o tobie, że ty musisz. A, ja już mam. Co? Kuba. No wiem, ale musisz zostawić komentarz i łapkę. No musisz... dobrze, napisz coś. Napiszesz pierwszy. Napisz, że przed 301. O, ażeby. Ażeby 301. No dobra. Żebyś się kiedyś nie zdziwił. No dobra, może kiedyś. No dobra, to co? Żeby nie przedłużać, bo tak przedłużamy i przedłużamy. Ładnie. To co, jeszcze raz wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, za trzymanie za nas kciuków, bo pewnie trzymaliście za to, że nam się udało. Pewno. Złota lama dla lamy Tomka. Za utopienie się podczas walki z bossem. Chciałem czytać fory, żebyś, wiesz, sam go zabił. Żeby się wykazać, no wiem, no dobrze. No. Dziękuję. No, Proszę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, zasubskrybować nasze kanały. Linki do naszych kanałów, znaczy u mnie do kanału Tomka, a u Tomka do kanału mojego będą w opisach. A na razie Dokładnie. Wam... Tak. A na razie wam dziękujemy, będziemy się z wami żegnać i do zobaczenia na którymś live'ie i w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa!